Ponad miesiąc temu przestałem być nocnym łowcą w jednym z miast na południu. To nie dlatego, że nie lubiłem tej pracy. Była całkiem przyjemna. Nie przeszkadzały mi późne noce. Jestem nocnym markiem. Poza tym jestem trochę zdegenerowany, więc miejsca zbrodni na mnie nie wpływały. Nie chwalę się tym. Tak po prostu jest. Ale odkąd od tego uciekłem, czuję, że coś powoli wraca do mojego życia. Coś się zmieniło. Widziałem to w mojej nowej pracy. Nie chcę, żeby tak było, więc może jeśli to z siebie wyrzucę, to odejdzie. Albo może ktoś z was wie, o czym mówię. Pozwólcie, że wyjaśnię. Dla tych, którzy nie wiedzą, nocny łowca to termin spopularyzowany przez film z Jakeem Gyllenhaalem o tym samym tytule. Zarabiałem pieniądze spędzając noce na słuchaniu policyjnych skanerów i czekaniu. Kiedy coś się działo, morderstwo, wypadek samochodowy, cokolwiek, byłem pierwszy na miejscu. Musiałem być. Jeśli nie zrobiłem zdjęcia, nie dostałem zapłaty. Więc w pewnym sensie byłem pierwszym reagującym, ale moja rola była ściśle obserwacyjna. Nie angażowałem się i to z dobrego powodu. Oszczędzę wam szczegółów, ale widziałem dość makabryczne rzeczy. W Nowym Jorku czy Los Angeles problem przestępczości nadal istniał i było tego sporo. Byłem szczęśliwy, że mogłem zarabiać pieniądze jako młody facet, bez wykształcenia i znajomości. Czułem też, że jestem w tym całkiem dobry. Lokalni redaktorzy zleceń często pytali mnie, czy mam coś nowego. Noc, która zakończyła moją karierę, była cicha. Jak każdego wieczoru. Siedziałem na masce mojej Impali z 2015 roku, słuchając fal radiowych. Opuszczony parking centrum handlowego stał się moją bazą operacyjną. To pozwalało mi się skupić. Skaner był spokojny, nie wariował. Rozmowy między dyspozytorami były minimalne. Weekendy mogły być spokojne, ale pamiętam, że wydawało mi się dziwne, jak było cicho. Nie zrobiłem żadnego zdjęcia przez cały ten tydzień, a byłem bez grosza. Ostatnią rzeczą, którą sprzedałem, było czołowe zderzenie dwóch kierowców. Nie było to moje najbardziej drastyczne zdjęcie, ale spełniło swoje zadanie. Jednakże nie dostałem prowizji, jeśli było emitowane przez kolejne noce. Zszedłem z maski samochodu i zacząłem chodzić w kółko. Cisza mnie zabijała. Nie mogłem usiedzieć w miejscu, a wiedziałem, że jeśli to zrobię, skończę bez celu jeżdżąc po okolice. Nigdy tego nie robiłem, bo nigdy nie wiadomo, gdzie wydarzy się coś ważnego. Kanały w mojej okolicy zawsze były niezawodne. Ale nie tej nocy. Musiałem poszukać innych kanałów. Przez radio przechodziło dużo szumu, gdy kręciłem gałką. Przeszedłem wszystkie częstotliwości od końca do końca. Próbowałem nawet zobaczyć, czy złapię coś z sąsiedniego hrabstwa, ale nic nie było. Wyglądało na to, że będę musiał zakończyć noc. Nienawidziłem wracać do domu przed wschodem słońca, ale co mogłem zrobić? Wiedziałem, że jeśli będę zdesperowany, nie dostanę tego, czego chciałem. Więc postanowiłem zrezygnować. Kiedy zbliżałem się do drzwi kierowcy, głośny huk odbił się echem przez noc. Wiedziałem, że to strzał. Słyszałem je z bliska, wcześniej,
Poczekałem chwilę, aby zobaczyć, czy będą kolejne. Gdy tylko zapanowała cisza, włączyłem główną częstotliwość policyjną. 331 wzywa wszystkie jednostki. 331 wzywa wszystkie jednostki. Wezwanie wszystkich jednostek oznaczało, że strzelanina miała duże znaczenie. Wydawało mi się to dziwne, ponieważ oddano tylko jeden strzał. Ale co ja mogłem wiedzieć? 331, tu oddział 271, odbiór. 271, możliwe 1091, zgłoszenie na Beverly i Overton. Jaki jest wasz status? 1091 potwierdziło strzelaninę. Na ten dźwięk wyrwałem drzwi kierowcy i uruchomiłem silnik. Beverly i Overton. To było blisko. Pewnie 15 minut z moim stylem jazdy. Moje nocne biznesy pomogły mi znać ulicę z kamerami na czerwonym świetle. Mogłem być tam w mniej niż 5 minut. Wyłączyłem skaner i wrzuciłem bieg. Na miejscu zastałem pustkę. Nie było nikogo w zasięgu wzroku. Niezwykłe o tej porze nocy w tej części miasta. Myślałem, że może zgłoszenie było błędne, ale wiedziałem, że tak nie było. Zatrzymałem się na poboczu i przygotowałem się. Wyciągnąłem kamerę. Sprawdziłem stan baterii i zbalansowałem biel. Zacząłem przeszukiwać okolicę, panoramicznie od tyłu do przodu. Czasami lepiej widzę przez kamerę. Łatwiej dostrzegam rzeczy, czy to przez zoom, czy rozjaśnienie obrazu. Gdy doszedłem do przodu, w końcu to zobaczyłem. Mój kciuk instynktownie nacisnął przycisk nagrywania. W odległości około 10 metrów leżało ciało. Nie zauważyłem go od razu, ponieważ było całe w czerni. Garnitur, jak mogłem stwierdzić. Leżało częściowo w krzakach na chodniku. Trzymając na nim kadr, obserwowałem, jak wiatr poruszał tkaniną. Moja wolna ręka sięgnęła po klamkę drzwi, ale zamarłem. Noga na ulicy się poruszyła. Był żywy. Nigdy wcześniej nie uchwyciłem czegoś takiego. Po prostu siedziałem i pozwalałem kamerze nagrywać. Za to dostanę dobrze zapłacone. Stacje to pochłoną. Wpadłem w błogość na myśl o tym, że w końcu będę miał wypłatę. Poczułem, jak moje ramiona opadają. Zanurzyłem się w materiałowych siedzeniach mojego auta. Bang, bang, bang. Pięść uderzyła w szybę drzwi. Podskoczyłem i spojrzałem. Kobieta w czerwonej sukni i rozmazanym makijażu patrzyła na mnie. Wyglądała na wyczerpaną, jakby przebiegła maraton. Jej głos był stłumiony, gdy ciągle krzyczała, żebym wyłączył kamerę. Nie zauważyłem, że miałem ją skierowaną na nią. Stare nawyki. Na początku nie pomyślałem, żeby ją schować, ale potem zauważyłem jej pistolet. Nie był wymierzony, ale opuściłem kamerę. Opuściłem szybę, żeby lepiej ją słyszeć. Potrzebuję twojej pomocy, krzyknęła. Policja jest w drodze, powiedziałem. Nie rozumiesz, oni nie mogą pomóc. Mogą, po prostu pozwól im wykonać swoją pracę, odpowiedziałem. Ścisnęła krótki rewolwer tak mocno, że jej knykcie zbielały. Mogłem wydawać się zbyt spokojny, ale tak to zapamiętałem. W kącie mojego oka czerwone światło na kamerze nadal świeciło. To będzie niesamowite ujęcie. On nie umrze od tego, powiedziała i machnęła bronią. Jesteś pewna? Chyba, że go przejedziesz. Za nie mówiłem. Proszę, powiedziała. Jej głos złagodniał. Potrzebuję cię. Co? On nie jest człowiekiem. On jest czymś innym. Wyraźnie ta kobieta była poza zmysłami. Oboje pewnie naćpali się jakimiś pigułkami czy czymś takim, a teraz miała psychozę. To brzmiało bardziej prawdopodobnie niż to, że ten mężczyzna był czymś innym. Wiedziałem, że muszę zachować spokój i starać się nie wpakować w kłopoty. Myślę, że powinnaś poczekać na policję, powiedziałem. Delikatnie puściłem kamerę i pozwoliłem jej opaść na moje krocze. Nie ruszyłem się po dźwigniu zmiany biegów, ale byłem przygotowany. Wydawało się, że lufa pistoletu kieruje się w moją stronę. Proszę, błagała. To nie może żyć. Powinienem odjechać, ale tego nie zrobiłem.
Żałowałem, że nie mogłem jej pomóc. Przez chwilę myślałem o pozwoleniu jej usiąść w samochodzie, ale ta myśl zmarła z mojej samolubnej potrzeby przetrwania. Nie mogłem się angażować. Nie mogłem złamać moich zasad. Przepraszam, powiedziałem. Nie mogę ci pomóc. Nie powinienem nawet tu być. Moja ręka powoli zmierzała do dźwigni zmiany biegów. Moja stopa unosiła się nad pedałem gazu. Klik. Kobieta podniosła pistolet do mojej głowy. Wysiadaj, zażądała. Natychmiast podniosłem ręce. Podeszła do drzwi i pociągnęła za klamkę. Była zamknięta. Nigdy nie otwierałem drzwi, chyba że opuszczałem samochód. Kiedyś mnie obrabowano. Próbowała siłą je otworzyć, ale to się nie udało. Pozostałem nieruchomy. Strzelę do ciebie, nie boję się. Obserwowałem, jak lufa wchodzi w linię mojego wzroku. Ciemność była głęboko w otworze. Widziałem każdą z kul w komorach i jedno puste miejsce. Zrozumiałem, że moje marne życie może się tu skończyć. Zostanę zastrzelony przez jakąś losową, niezrównoważoną kobietę. Wydawało się to odpowiednim zakończeniem. Ale przerwały to migające czerwone i niebieskie światła. Kobieta odwróciła się do policji. Usłyszałem krzyk, gdy podniosła broń. Rozległa się salwa strzałów. Wkrótce leżała na ziemi. W jakiś sposób moja kamera z powrotem znalazła się w mojej ręce. Uchwyciłem to wszystko. Policjanci podbiegli do kobiety i zaczęli jej pomagać. Jeden krzyknął, czy jest wszystko w porządku ze mną. Ale wskazałem na ciało w oddali. Zrobiłem panoramę, żeby zobaczyć, czy nadal tam jest. I było. Jednakże to stało. Wyglądał normalnie, jakby nie został postrzelony. Ale coś w jego twarzy było złowrogiego. Nie wiem, czy to było w jego uśmiechu, czy oczach. Ale sposób, w jaki na mnie patrzył, przerażał mnie. Wiedział, że go obserwuję i wydawał się z tego zadowolony. Kiedy utrzymaliśmy kontakt wzrokowy, jego oczy zaświeciły na czerwono. Nie żartuję. I to nie było od policyjnych świateł. Jego oczy dosłownie zaświeciły się jasno-czerwonym światłem. Policjant uderzył moją otwartą szybę latarką. Wysiadaj z samochodu, powiedział. Był to gruby facet z dużą brodą. Nie wyciągnął broni, ale nie wyglądał na zadowolonego. Musisz mu pomóc, wskazałem na stojącego i uśmiechającego się mężczyznę. Policjant spojrzał. Spojrzał z powrotem. Jesteś na haju. Wysiadaj z samochodu. Pewnie to przewidziałeś. Ale mimo to wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy raz jeszcze zrobiłem panoramę i zobaczyłem, że uśmiechający się mężczyzna zniknął. Okolica była pusta. Policjant otworzył drzwi od środka. Dwaj policjanci przesłuchiwali mnie. Zabrali moją kamerę, przeszukali wnętrze i poddali mnie testowi trzeźwości. Nie byli pewni, czy jestem dealerem, czy sutenerem tej kobiety. Po opowiedzeniu im wszystkiego, a następnie sprawdzeniu nagrania, odesłali mnie do domu. Oczywiście zatrzymali moją kamerę. Każdej innej nocy byłbym zdenerwowany, ale wiedziałem, że to moja ostatnia. W następnym tygodniu się przeprowadziłem. Zaskakująco znalazłem pracę jako archiwista w redakcji. To prosta i nudna praca, ale pracuję w tych samych godzinach co wcześniej. Jest stabilna, za co jestem wdzięczny. Lecz zaczęło się robić dziwnie. Czasami widzę jakieś nagranie, które wydaje mi się moje i to mnie rozśmiesza. Zaczynam się martwić. Widuję uśmiechającego się mężczyznę. Na początku myślałem, że to tylko halucynacje z powodu długich godzin pracy. Nie. On jest na wszystkich nagraniach. Kamerzyści go nie zauważają, ale ja tak. Jest na każdej scenie zbrodni i zawsze się uśmiecha. Zawsze obserwuje. Starałem się nie oglądać tych nagrań, ponieważ nie mogłem znieść patrzenia na jego twarz. Pewnego dnia wracając z pracy, myślałem, że zobaczyłem go w swoim odbiciu.
Zaczynam wierzyć kobiecie. On nie jest człowiekiem. On jest czymś innym.